Kochani, moje poselstwo dzisiaj jest poselstwem dla tych z was, którzy chcecie się rozwijać. To jest, to co mówię, jest świadome. Jeśli nie chcesz się rozwijać, to będziesz się dziwił w trakcie, o czym ja mówię. Nastawienie jest bardzo ważne, więc chcę, żebyś na dzień dobry sobie zadał to pytanie. Będę dzisiaj w ogóle mówił do was o kwestii, której musimy powiedzieć, że może trochę ją liznęliśmy. Nie dotknęliśmy jej jeszcze dosyć mocno, jeśli chodzi o ukierunkowanie. I będę chciał położyć dzisiaj pewne podwaliny w tym zakresie, tak? Ale nawiążę też do tego, co powiedział w ogóle Tomek. I chcę, żebyście zgodzili się ze mną z jedną prostą rzeczą. Zakładam w ogóle, że wszyscy, jak tutaj siedzimy dzisiaj, jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha i ja mówię do was tak, jakbyście byli wszyscy narodzeni z Bożego Ducha. I teraz dla człowieka, który jest narodzony z Bożego Ducha, bramą do tego, czy doświadcza nieba, czy doświadcza piekła w swoim życiu, jest jego dusza, jest jego umysł. To umysł człowieka. Wszyscy z automatu mówią, duch. Duch jest zbawiony, wiecie. Ale dusza jest bramą. Jeśli doświadczasz piekła, a nie nieba, tak? To znaczy, że ten umysł nie funkcjonuje prawidłowo. Że są jakieś błędy, które do tego doprowadzają. Wiecie, duch człowieka jest zbawiony, nie? Jesteśmy zjednoczeni z Jezusem. To nie podlega żadnej dyskusji. Każdy z nas, jeśli chodzi o duchy, uzyskał niebiański PESEL, tak? Mamy wpis do Księgi Życia. Mamy wszystkie kwity, że jesteśmy w ogóle pełnoprawnymi i wszechuprawnionymi dziedzicami Boga jedynego, tak? Zgadzacie się ze mną, nie? Ale zobaczcie, że to nasze umocowanie, pozycja ducha wcale nie powoduje z automatu, że człowiek tutaj na ziemi korzysta w pełni ze swojego umocowania. Że korzysta z władzy, jaką ma, że korzysta z hierarchii, którą zajmuje. To umocowanie też, ono tak naprawdę jakby nie powoduje, że człowiek korzysta w ogóle ze swojego dziedzictwa. Że zarządza dobrami, że ma realnie dostęp do tych dóbr. Tak samo nie powoduje, że człowiek korzysta w pełni z mądrości, która jest zdeponowana w jego duchu. To umysł jest tą bramą. Mówię o tym celowo, bo chcę was wprowadzić w moje toki myślowe i podprowadzić do tematu, o którym będę chciał mówić. Tak? Wiemy doskonale, że duch człowieka to potężny Boży spichlerz o niewyczerpanych zasobach. I teraz to na poziomie umysłu człowiek podejmuje decyzję, czy wierzy Bogu, czy nie. Na poziomie swojego umysłu podejmujesz taką decyzję, tak? Wiara jest duchowa, ale decyzja zapada na poziomie twojego umysłu. To w swoim umyśle podejmujesz decyzję, czy wierzysz w swoje zjednoczenie z Bogiem. To w swoim umyśle podejmujesz decyzję, czy wierzysz w swoje zaopatrzenie. Czy wierzysz w ogóle w to, że śmierć została pokonana. Ty to słyszysz, tą informację. Ona jest zdeponowana w twoim duchu. Ale tu na ziemi poruszasz się tak i funkcjonujesz za pomocą swojej duszy i za pomocą swojego ciała. I teraz twój umysł musi być raz odpowiednio ukierunkowany, dwa, on musi być w odpowiednim stanie, tak? W ogóle dużo mówi się na temat rozwoju duchowego, tak zwanego duchowego rozwoju. Wiecie, że to w ogóle w literalnym brzmieniu jest niemożliwe. Duch człowieka jest nasycony. Duch człowieka jest pełny. W ogóle nie istnieje czegoś takiego jak rozwój duchowy. W ogóle nie czepiamy się tematu ducha. Od momentu naszego nowego narodzenia nasz duch jest zjednoczony z Duchem Świętym. To jest zamknięty temat. I teraz chodzi o to,
aby na poziomie naszego ducha i naszej duszy dochodziło do niezakłóconego transferu tej materii z ducha do duszy. Abyśmy tego nie fałszowali, abyśmy tego nie przeinaczali. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Dlaczego taki wstęp? Dlatego, że chcę wam wszystkim uświadomić, tobie indywidualnie, jak ważny jest stan twojego umysłu. W twoim codziennym funkcjonowaniu, w twoim chodzeniu z Bogiem, jakbyśmy tego nie nazwali, jakiej byśmy oprawy do tego nie dołożyli. Stan twojego umysłu, nie stan twojego ducha. Stan twojego umysłu. I teraz, aby ten umysł funkcjonował prawidłowo, potrzebne są trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest ukierunkowanie na prawdę. Ukierunkowanie na źródło życia, tak? Druga rzecz to jest zarządzanie tym umysłem z perspektywy właśnie tej prawdy. I trzecia rzecz to jest właściwe formułowanie myśli, właściwe rozumowanie, właściwe wnioskowanie, tak? Formułowanie pewnych twierdzeń, czyli logika. I o logice dzisiaj będę mówił. Jest to obszar, powiem wam, który był mi znany w starym życiu. I po nawróceniu wydawało mi się, tak na początku mojej drogi, że to jest nieważne, że to nie jest istotne. Ja w ogóle tak rozumowałem, tak religijnie, że jest Jezus i wszystko inne to świat. W tym świecie jest kawał Bożych mechanizmów, znaczy tych, które zostały ukradzione i które zostały sfałszowane. Jednym z takich obszarów jest właśnie logika. Wiecie, dotykamy różnych przestrzeni Boga. Mówimy o tym, że Bóg jest zaopatrzeniem, Bóg jest dobry. Mówimy o łasce, mówimy o wierze, w ogóle mówimy o sercu Boga, ale logika jest kolejnym aspektem, który jest zawarty w Bogu. W Bogu żyjemy, w Bogu się poruszamy i to od nas zależy, czy uznamy, mnie to nie obchodzi, mam na to wywalone, tak? Czy będę chciał zgłębić pewne informacje, które otworzą mi nowe przestrzenie, które pozwolą mi lepiej funkcjonować, znaczy lepiej funkcjonować, skuteczniej, efektywniej, nie popełniać pewnych błędów. Absolutnie nie chcę, żeby to był wykład akademicki, wiecie, w ogóle nie o to mi chodzi. Będę chciał używać jak najwięcej przykładów i pokazywać wam to, ale zdaję sobie sprawę z tego, co powiedziałem na początku, że to mogą być dla wielu z was informacje nowe. Ale moim celem jest to, ponieważ ja tego tematu nie jestem w stanie wyczerpać na tym poselstwie. Jestem w stanie pokazać wam kilka elementów, do których pobudził mnie Duch Święty, które uważam, że są ważne w funkcjonowaniu naszym i zainspirować was do tego, abyście również ten obszar uznali za istotny, abyście uznali go za ważny i żebyście chcieli go rozwijać. Więc przechodząc do tego, o czym będę mówił o trzech obszarach. Będę mówił o dowodzeniu, będę mówił o wnioskowaniu i będę mówił o komunikacji. One wszystkie te rzeczy są ze sobą bardzo połączone. Tak? Ja tak jak wam powiedziałem, że ja kiedyś myślałem, że w ogóle to jest to wszystko, to jest świat. Dzisiaj ja rozumiem, że matematyka, logika, humanizm są wyjęte z serca Boga, tylko zostały w różny sposób wypaczone. Powoli będę przechodził do tych pierwszych rzeczy, o których chcę wam powiedzieć. Będę mówił więc o dowodzeniu. Jeśli chodzi o dowodzenie, kochani, to jest bardzo ważna rzecz. I każdy z nas musi się z tym zgodzić. Pierwsza rzecz to jest tak zwany onus probandi. Będę używał dzisiaj trochę pojęć, ale będę je wam też wyjaśniał. Onus probandi to jest nic innego jak ciężar dowodu. Na kim spoczywa ciężar dowodu? Na kim spoczywa ciężar dowodzenia? Wiecie, dawno, dawno temu ludzie, szczególnie wykształceni, to były też te elity, które były kapłanami, oni zadawali sobie te pytania. Oni zastanawiali się, jak ma funkcjonować u źródła, na przykład system prawa. Kto powinien udowadniać? I teraz ta zasada, która
przetrwała do dzisiaj, praktycznie również we wszystkich systemach prawnych, nie kojarzę takich, których by jej nie było, to jest właśnie onus probandi, czyli tezę powinien udowodnić ten, kto ją stawia, a nie osoba, która się z nią nie zgadza. To jest bardzo ważna rzecz. Ja będę do tego wracał. Tezę ma udowodnić ten, kto ją stawia, a nie jego oponent. I zobaczcie, dam wam takie dwa przykłady. Artykuł 6 kodeksu cywilnego, naszego obowiązującego u nas w kraju. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Jeśli uważasz, nie wiem, że ktoś ci coś zabrał, udowodnij to. Jeśli uważasz, że coś jest, tak, to idziesz z tym do sądu, chcę, żebyście to proroczo teraz oglądali, tak? I ty musisz to udowodnić. Nikogo nie obchodzi, że ty masz rację, jak ty nie potrafisz tego udowodnić. Czym jest twoja racja? Dokładnie, jest niczym. I w zakresie postępowania karnego, artykuł 42 ust. 3 Konstytucji naszej, każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. To jest domniemanie niewinności. I jeśli chcesz to tak naprawdę obalić, to teraz oskarżyciel musi udowodnić twoją winę. Nieważne, że wszyscy wiedzą. Nieważne, że na przykład ktoś wie, o ten to jest bydlak. Udowodnij mu to, że jest bydlakiem. Dopóki nie udowodnisz mu tego, jest niewinny. I nie możesz z nim inaczej rozmawiać. I dlaczego o tym mówię, tak? Przecież nie jesteśmy na zajęciach z prawa, tylko na konferencji chrześcijańskiej, tak? Bo to jest, kochani, onus probandi, to jest jedna z fundamentalnych zasad dotyczących dowodzenia, wnioskowania w ogóle i komunikacji. I ona odzwierciedla zasadę duchową. To jest zasada duchowa. Zasada duchowa. To nie jest tak, że my żyjemy w czymś innym. Ja mu powiedziałem, logika została wyjęta z serca Boga. To nie jest tak, że jak ktoś tam sobie studiuje prawo, to się uczy tego i tak sobie myśli, ale w swoim codziennym życiu są jakieś inne reguły. Nie ma innych reguł. I teraz chcę wam pokazać bardzo konkretne rzeczy, tak? Konferencja chrześcijańska, więc odnosimy się do naszego podwórka. W myśl tej zasady. Jeżeli twierdzisz, że wierzysz, to musisz to udowodnić. Wiara nie jest enigmatycznym hasłem. W chrześcijaństwie ludzie zasłaniają się tym, że a to ja wierzę, to ja powiem, że ja wierzę. A ja ci powiem, jak twierdzisz, że wierzysz, to udowodnij. Udowodnij, że wierzysz. Ludzie często właśnie otwierają oczy ze zdumienia i zastanawiają się jak. Albo mówią, to ty udowodnij, że ja nie wierzę. Nie, nie, nie. Onus probandi. Ty stawiasz tezę, że wierzysz. Ty. Więc ty musisz to udowodnić. To jest zasada duchowa. Wiara jest pewnością, że coś występuje dzisiaj, tak? Dzisiaj jestem zdrowy, dzisiaj jestem zbawiony, dzisiaj jestem zaopatrzony, tak? Wiara jest gruntem. I teraz zobaczcie, gruntem. Z tego gruntu musi wyrosnąć jakieś życie. Musi się zamanifestować jakaś forma życia. Jeśli nie wyrasta, to tam nie ma wiary. I teraz wiara jest dowodem. To są jedne z tłumaczeń w ogóle tego słowa w oryginale. Bo my się przyzwyczailiśmy, mówimy, wiara jest pewnością, ale jak pokopiesz głębiej, to zobaczysz, że to słowo ma trochę więcej znaczeń. Więc udowodnij to, że wierzysz. Jeśli zrodziłeś jakieś życie, jeśli zrodziłeś jakąś manifestację prawdy, to była wiara. Tak? Ale jeśli nie zrodziłeś, to znaczy, że nie wierzyłeś. I ja zacząłem tą zasadę stosować przede wszystkim do siebie. Bo fajnie jest mówić, no ja wierzę. Po czym zrobiłem sobie kiedyś taki tak zwany rachunek sumienia, tak? Mówię, nie. Nawet jeśli twierdziłem, że o coś wierzę, ale to się nie zamanifestowało, to ja nie wierzyłem. Nie wierzyłem. Ja muszę to uznać. I nie gadać teraz przy innych osobach, o wiesz, ja to zawsze wierzę, jestem takiego. Nie wierzyłem. Boże mój, nie wierzyłem Ci. Nie czułem się bezpiecznie. Nie ufałem Ci w tym temacie. Nie ufałem Ci. Nieważne, co ja przy tym wszystkim otoczkę robiłem, tak? Bo nie zrodziłem życia. Nie jestem w stanie tego udowodnić. Nie jestem w stanie dać dowodu, że wierzyłem. Jak mówię, że wierzę, to mam to udowodnić.
Inaczej to jest mrzonka, iluzja. Ja często o tym mówię. Chrześcijanie się nauczyli mówić o tym, że wierzą, ale nie nauczyli się wierzyć. Każdy posłuchał trochę na temat wiary. No ja wierzę, takie hasełko takie. Hasełko, wierzę. Co to znaczy wierzę? Pokaż mi to. Pokaż. Pokaż mi, daj tego dotknąć. Kiedyś, tu też się dzieliłem, ale to było takie moje osobiste. Zastanawiałem się nad Abrahamem, pamiętam, szedłem do Boga, tak się mówię. Ale wiesz Boże, to tak nie wiadomo, no. Nie zawsze jest tak, że ta manifestacja to tak się szybko odbywa. Zobacz, ile Abraham czekał i tak próbuje, wiecie, wchodzić w ten taki tok usprawiedliwiania się, nie? I krótka piłka. A ty uważasz, że Abraham mi przez cały czas wierzył? Jak szedł do łóżka z Hagar, to mi wierzył? Okej, rozumiem. Rozumiem. Ten, który jest nazywany ojcem wiary, nie wierzył ci przez cały czas. Uczył się tego. Uczyłeś go tego. Bo był nastawiony, więc dał się nauczyć. W ogóle to takie wtrącenie zrobię. Zachęcam was, żebyście posłuchali jednego mojego poselstwa z grudnia, gdzie mówiłem na temat wiary a systemu wyparcia. Bo to, co ja cały czas spotykam wśród ludzi, ludzie myślą, że jak się nie zgadzają na jakieś kłamstwo, które ich w życiu, nie? Jak się nie zgadzają na chorobę, nie zgadzają się na biedę, to oni uważają, że oni z automatu wierzą. No nie. Jest kilka dróg z tego miejsca, które wyrasta. Jest nadzieja, jest wiara, jest system wyparcia i jest jeszcze arogancja na poznanie w ogóle, tak? Ale warto to sobie zdiagnozować. To tak na marginesie. Ale wracając do tego, co mówię. Więc kiedy mówisz, że wierzysz, to musisz to udowodnić. Ty stawiasz tezę i ty musisz to udowodnić. Teraz twierdzisz, że wierzysz, więc tak powiedziałem, pokaż to. Pokaż uczynki wiary, bo idąc za Jakubem 2,26, wiara bez uczynków jest martwa. Martwa, czyli nieżyjąca, czyli jest jej brak, czyli jej nie ma. Nie ma jej. Nie ma jej. Ludzie myślą, że sprowadzają tak, ale wiesz, to wiara to jest taka moja osobista rzecz. Ale wiara bez uczynków jest martwa, więc jeśli twoja osobista wiara jest żywa, to ja będę widział twoje uczynki wiary. Udowodnisz to. Udowodnisz to. Idąc dalej w temacie onus probandi i zasadami logiki w tym temacie, brak dowodów fałszywości danej tezy nie jest dowodem jej prawdziwości. Należy tą prawdziwość uzasadnić. Co to oznacza? Nawet jeśli twój oponent nie jest w stanie udowodnić twojej niewiary, to nie oznacza, że ty wierzysz, tak? Rozumiesz? Że to nie oznacza, że twoja teza, że ty wierzysz, jest prawdziwa. Bo to ty stawiasz tą tezę i to ty masz to udowodnić. To jest logika. To jest czysta logika. To jest wyjęte z serca Boga. Powiedziałem, a widzę wasze oczy, widzę wasze zdumienia. To jest nowy obszar. Nowy obszar. Powiedziałem, liznęliśmy go tylko trochę. Liznęliśmy go. Brak dowodów fałszywości danej tezy nie jest dowodem jej prawdziwości. Należy tą prawdziwość uzasadnić. To jest rozwinięcie dalej tej zasady onus probandi. Dobra, ale teraz powiedziałem, nie będzie to wykład akademicki. Trochę muszę podać takich informacji, ale chcę zachęcić nas wszystkich do myślenia. Jeżeli twierdzisz, że jesteś apostołem, udowodnij to. Nie opowiadaj o tym, w jakich okolicznościach Bóg cię powołał, czy ci powiedział o tym i jakie miałeś emocje, jaki miałeś stan, że ty przez tydzień nie mogłeś się podnieść, tak? Okej, ja w to wierzę. Ja pamiętam, jak kiedyś Artur powiedział, żebyśmy na jakiejś szkole wiary napisali karteczki, kim jesteśmy. Do mnie zaczęło pukać informacja o apostolstwie, ale ja nie miałem żadnego materiału dowodowego, nie miałem żadnych argumentów. Ja byłem człowiekiem, który się dopiero uczył i wyposażał. Coś rozpoznałem, więc napisałem apostoł, ale jeszcze nie teraz, czy coś w tym stylu. Dopisałem, bo wiedziałem, o co chodzi, wiedziałem, co mi w sercu gra, czego się uczę. Badałem też swoje intencje w tym wszystkim w ogóle, o co mi tak naprawdę chodzi, co ja chcę robić, nie? Ale z drugiej strony jakby czułem jakby powagę tego, bo jeśli Bóg mnie coś ukierunkowuje, to nie mogę powiedzieć, że nie mogę tego olać. Ale wiedziałem, że dowodów nie mam żadnych. Co ja powiem? Co ja powiem? No jestem przy apostole, więc jestem apostołem? Podoba mi się, jak on gada, podoba mi się jego apostolstwo, imponuje mi, więc trochę mi udzielił. No pokaż to, jak ci udzielił, nie? Pokaż to, udowodnij to. Jeśli jesteś ewangelistą, to udowodnij to.
Ale nie na zasadzie, że pojedziesz w piątek na ewangelizację. To nie znaczy, że jesteś ewangelistą. Udowodnij, że jesteś ewangelistą. Udowodnij to. A? Jesteś prorokiem? Udowodnij to. Udowodnij to. Ty, proroku, to udowodnij. Ty. Jesteś nauczycielem? Udowodnij to. Nie na zasadzie, że wiesz, wyjdziesz, masz kazalnicę i przeczytasz Biblię. Jestem nauczycielem. U nas w zborze jestem nauczycielem, czytam Biblię. Nie. Jeśli jesteś nauczycielem, to ludzie będą rozumieli. Będziesz im otwierał pewne przestrzenie, których sami nie są w stanie zrozumieć. Zobaczcie, jakby, ja mam wrażenie, czasami jest gubiony ten list do Efezjan, 4 rozdział. Po co są urzędy w Kościele? Po co są urzędy? Do tego trzeba wracać. One mają coś dać. One mają wyposażyć Kościół, mają wyposażyć ludzi. Ludzie mają być silnymi jednostkami bojowymi, tak? Więc jeśli jesteś nauczycielem, to ludzie przy tobie będą rosnąć. Dalej. Jeśli jesteś duszpasterzem, udowodnij to. Pokaż swoje wykarmione dzieci. Pokaż. Udowodnij to. Jeśli twierdzisz, że jesteś zapleczem finansowym, udowodnij to. Udowodnij to. Udowodnij to. Jeśli zgodzisz się w sercu swoim z zasadą onus probandi, sam ten fakt, że się zgodzisz, na to spłynie moc. I wyzwolisz się też z pewnych iluzji i mrzonek. Rozumiesz? To cię nie przytłoczy. Bo łaska została co? Dana. Masz łaskę. Ale łaska nie będzie cię prowadziła do życia w iluzji w tym temacie. Łaska w połączeniu z logiką spowoduje, że będziesz widzieć wyraźnie. Zrozumiesz generalnie. Albo zobaczysz, czego ci brak, bo dajesz się oszukać. Jakiejś przestrzeni nie zajmujesz. Kolejny przykład dotyczący onus probandi, dotyczący proroctw. Ja doskonale wiem, słuchajcie, bo to niektóre proroctwa są warunkowe, tak? Niektóre są krótkoterminowe, niektóre są długoterminowe, tak? Chociażby jak te za proroków, których czytamy, biblijnych, którzy zapowiadali przyjścia Jezusa. Ale jeśli ty wychodzisz i mówisz, mam słowo od Pana, w 2024 roku stanie się to. I tak mówisz, to nie jest warunkowe. To ty musisz to udowodnić. Musisz to udowodnić najpóźniej 31 grudnia 2024 roku, chyba że się wypełni wcześniej. Czy to rzeczywiście jest słowo od Pana, czy słowo z odmętów twojej duszy nieprzemienionej? Udowodnij to. Udowodnij. Coraz więcej widzę w internecie uwalnianych proroctw, co będzie w tym roku. Aż mnie korci, żeby to w ogóle podsumować wszystko na koniec roku. Do wspólnego mianownika i rozliczyć proroków. Przed tym, co prorokowali, chętnie się uniżę. A przed tym, co ściemniają, szukają poklasku na kopie. Jeśli chodzi o dowodzenie, z tym was zostawię. Żeby to nie był wykład akademicki, nie będę tego bardziej rozbudowywał, ale chcę, żebyście zapamiętali i zgodzili to. Jeśli cokolwiek twierdzisz, musisz udowodnić swoją tezę. Musisz udowodnić to, kim jesteś. Musisz udowodnić to, że wierzysz. Ale teraz chcę przejść do drugiego obszaru. Dotyczący... Można zapytać do tego pierwszego? No można. Pan Jezus powiedział do Tomasza, Ale rozwiń. Może błogosławieni, którzy... Nie chcę źle zacytować. Błogosławieni, którzy mnie zobaczyli. Ale ja nie mówię, że ty masz zobaczyć. Ty masz udowodnić swoją wiarę zgodnie z tym, czym wiara jest. Wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Więc udowodnij, że ty... Nie, właśnie wręcz przeciwnie jest. Ty musisz udowodnić, że ty idziesz za tym, czego ty nie widzisz, a w co ty wierzysz. Wtedy wierzysz. Idziemy dalej. Wnioskowanie. Żeby coś udowodnić, to właśnie trzeba należycie wnioskować i trzeba należycie uzasadniać. I ja wam najpierw podam definicję, czym to w ogóle jest, a potem pokażę wam błędy praktyczne, które są stosowane również przez nas.
Wnioskowanie to jest proces myślowy, więc na poziomie naszego umysłu, polegający na tym, że ktoś przyjmuje pewne zdanie lub kilka zdań za prawdziwe i ktoś przyjmujący pewne zdanie lub kilka zdań za prawdziwe dochodzi na tej podstawie do przeświadczenia o prawdziwości innego zdania. Dam wam przykład. Skoro tutaj dzisiaj, tak, siedzą ludzie i ci ludzie siedzą bez kurtek na podstawie tego, że to zdanie jest prawdziwe, ja wnioskuję, że w takim razie w tej sali temperatura jest powyżej 0 stopni Celsjusza. To jest wnioskowanie. Proces myślowy, proces logiczny, tak? Skoro to jest prawdziwe, tak, to na podstawie tego wnioskuję tak. Ale to by było, to nie tylko tak, bo ludzie mogą dochodzić do paranoicznych wniosków. To zaraz o tym chwilę porozmawiamy. Uzasadnienie z kolei to wskazanie podstaw do uznania za prawdziwe danego stwierdzenia, czyli zdania, sądu czy oceny. Czyli wnioskuję tak, że tu jest powyżej 0 stopni, dlatego że ludzie siedzą tutaj bez kurtek. To jest uzasadnienie, wnioskowanie i uzasadnienie. No ale mówię, że nie będzie to wykład akademicki, więc przechodzę do konkretów. Wyobraźcie sobie człowieka, narodził się na nowo, przyszedł do waszej wspólnoty na spotkanie, usłyszał już o Jezusie, trochę już pośpiewał, trochę już tam coś wie, że Jezus to Bóg, jest fajnie. No i wraca teraz, słyszał, że ma czytać Biblię. No i on otwiera ten Stary Testament, jest taki pełny zapału, chce wzrastać w Panu, chce się w ogóle rozwijać. I w kilku miejscach, już chociażby w pierwszej księdze Mojżeszowej, ale chyba tam w pierwszej, w drugiej, w kilku miejscach to jest napisane, czyta taką informację, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym. W jego umyśle pojawia się, teraz on łączy te klocki, które ma, i w jego umyśle pojawia się taki wniosek. Jezus jest Bogiem zazdrosnym. Zobaczcie, to jest wniosek, który on ma. I teraz, jakie on ma uzasadnienie? Uzasadnienie ma takie. Bo tak jest napisane w Biblii, a Biblia jest Słowem Boga i całe Pismo jest natchnione przez Pana. Masa komentarzy w internecie, które występują właśnie z tego wynika. Ludzie strzelają do siebie Biblią, której nie potrafią czytać. Pokażę wam zaraz pewne reguły kolizyjne, wyjęte z serca Boga, dawno temu. Przeniesione do reguł, to są reguły logiczne, stosowane także w wykładni prawa, ale nie tylko, bo powiedziałem, to nie jest wykład akademicki. One pomagają dobrze się w tym poruszać. Te reguły kolizyjne, no dobrze, to może przejdę do pierwszej z nich, żeby wam to dobrze zobrazować. Będzie trochę nazw. Jeśli ich nie znacie, spokojnie, nie obrażam was. Chcę je przytoczyć, bo jakby ktoś z was chciał dalej je zgłębiać. Pierwsza to jest lex superior delegat legi inferiori. Ustawa nadrzędna uchyla ustawy podrzędne. Inaczej to jest reguła hierarchiczna. Reguła hierarchiczna. Jej wyjaśnienie to jest reguła kolizyjna przyjmująca, że norma prawna o wyższej mocy prawnej uchyla, pozbawia mocy obowiązującej normy prawne o niższej mocy prawnej. Rozumiecie? To jest ważne. To nie jest tylko dla kodeksów, to nie jest tylko dla prawników. To jest do życia nam potrzebne, żebyśmy to rozumieli. I teraz w ogóle we wspomnianym przykładzie, którego użyłem, tak, wyższą normą, na przykład, bo to możemy powołać ich wiele, ale jest chociażby to, że zawarte w Nowym Przymierzu, to, że Bóg jest miłością, a miłość nie szuka swego. Jest to norma prawna o wyższej mocy, bo jesteś uczestnikami nowego przymierza. Nowe przymierze oparte na jakich obietnicach? Lepszych obietnicach. Lepsze. To przymierze usunęło stare. Stare może nam coś podpowiedzieć, ale my nie jesteśmy związani starym przymierzem. Dlaczego? Bo jest reguła lex superior derogat legi inferiori. Poważnie, ale zobaczcie, to trzeba tak czytać, żeby nie mieć pewnych nieporozumień. Skoro coś było stare, a jest nowe i mamy masę informacji, że jesteśmy dziedzicami, nowe przymierze, tak? To na tym się koncentrujemy. W tym szukamy. Nie może cię to teraz zachwiać, ktoś się zapyta, ale ja w Biblii przeczytałem w komentarzu, że Bóg jest zazdrosny, wy herezji nauczacie. Okej, stary, sorry. Co ci więcej powiem?
Co ci więcej powiem? Nie mam ci nic do dodania, jak nie chcesz zrozumieć, nie chcesz się otworzyć, nie chcesz poznać serca Boga. Ktoś inny przeczyta w Starym Przymierzu, przykład życia wzięty, że Duch Pański przychodził i odchodził. On tak przeczyta i on formułuje wniosek. Duch Boży przychodzi i odchodzi, kiedy chce. Tak? Uzasadnienie? Klasyka. W Biblii tak jest napisane. On ci przytoczy parę wersetów. On ci pokaże. Tak? No ale tam było tak napisane. Ale prawda po zastosowaniu reguły kolizyjnej brzmi, tak? Że jako odrodzony duch jestem na zawsze zjednoczony z Bogiem. Nie obchodzi mnie tamto. Jestem uczestnikiem nowego przymierza, aktu wyższej rangi. Wyższa ranga. Nowe przymierze jest wyżej niż stare. Wyżej. To jak konstytucja, a nawet stara konstytucja, bo to nawet nie jest jak ustawa. Kolejny przykład wam dam. Trzecia Mojżeszowa, 11:41. Wszelkie małe zwierzęta, które biegają po ziemi, są obrzydliwością. Nie wolno ich jeść. Ile razy mi to ludzie pokazywali. I taka pierwsza myśl, jak człowiek mówi, to nie mogę zjeść mojego kurczaczka? Czy kurczaczek mój się jeszcze zalicza do tych małych zwierząt, czy nie? Gdzie jest ta granica, tak? Panie Boże, objaw mi teraz, czy ja mogę zjeść mojego kurczaka. Może kurczaka nie, ale indyka to już może tak, bo już trochę większy, nie? Ale ludzie tak funkcjonują, nie? Ludzie tak funkcjonują. Uzasadnienie, w Biblii tak jest napisane. Przecież co, ty nie znasz Biblii? Trzecia Mojżeszowa, 11:41. Wszelkie małe zwierzęta, które biegają po ziemi, są obrzydliwością. Nie wolno ich jeść. Pan powiedział, nie wolno ich jeść. Jakim prawem jesz kurczaka? Jakim prawem? Bożym prawem. Prawda po zastosowaniu reguły kolizyjnej. Z Ewangelii Mateusza 15:11. Jesteśmy cały czas w tej samej regule. Nadrzędność, podrzędność. Nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, lecz to, co ust wychodzi do kala człowieka. Dziękuję. Nie interesuje mnie tamten temat. Zostawiam go teologów, niech sobie piszą historycy, co tam oni chcieli, co kiedyś było. Mnie interesuje to, że nie to, co wchodzi do moich ust mnie kala, tylko to, co z nich wychodzi. Od razu przychodzi pion i koncentruje się na tym w ogóle, czy wypowiadam wiarę, jak ja funkcjonuję, a nie na to, co ja jem. Co ja jem, to jest w ogóle inny obszar. A niektórzy nie wolno mi jeść, kurczaczka mi nie wolno jeść. Dobra, to była reguła lex superior, droga legi inferiori. Teraz druga reguła kolizyjna, są trzy. Takie główne, bo nie będziemy wchodzić w podreguły. No, logika. To jest, dlatego powiedziałem, my dopiero gdzieś zaczynamy dotykać tematu, ale to jest z serca Boga wyjęte. Lex specialis derogat legi generali. Inaczej, reguła merytoryczna. Jest to reguła kolizyjna, zgodnie z którą prawo o większym stopniu szczegółowości należy stosować przed prawem ogólniejszym. Innymi słowy, norma prawna mniej ogólna, bardziej szczegółowa, ma pierwszeństwo w zastosowaniu nad kolidującą z nią normą bardziej ogólną, mniej szczegółową. Dam wam ze dwa przykłady. Bo to w praktyce się ludzie o to potykają. O to się kłócą. Jakby ludzie zechcieli to zobaczyć, to by w ogóle... Dlatego mówię, jak ludzie w ogóle czytają? Ludzie myślą, że jak czytają Biblię, to tam każde słowo, które jest napisane, każdy werset ma taką samą rangę. I strzelają do siebie wersetami. Mam rację. O, ty jesteś heretykiem. Tak? Ewangelia Mateusza 7:1. To taki bardzo często spotykane sytuacja. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Ktoś sobie czyta. Wniosek. Bóg nie pozwala sądzić. Uzasadnienie. W Biblii tak jest napisane. Koniec. Zabetonowany człowiek, on przeczytał to. I to często pamiętam, napisałem coś przeciwnego. Pisze do mnie człowiek i tam jedzie po mnie. Nie? Ja mówię... Nie wiem, czy zauważyłeś, właśnie mnie osądziłeś. Nie! Nie! Ja cię napominam w imieniu Jezusa. Wie, posłuchaj, żeby mnie napomnieć, najpierw musisz mnie osądzić. Dokładnie. Napomnienie jest następstwem osądzenia. Mówię,
Tobie twoja religijna głowa nie pozwoli powiedzieć tego, że ty mnie osądziłeś, ale ty mnie osądziłeś. Ale dobrze, ale teraz idziemy do tej reguły, tak? No bo to, wiecie, Ewangelia Mateusza, to już to, o, ale tu już weszliśmy na nowe przymierze. Nowe przymierze. Tu mamy nie sądzić, ale tu jest inna reguła. Co jest bardziej ogólne, co jest szczegółowe? Co jest odpowiedzią? Ta sama, Ewangelia Jana 7,24. Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Rozumiecie? To jest przepis szczególny. On ma wyższą wagę, wyższą rangę. Chodzi mi o to, żebyśmy dzisiaj otworzyli się na tą przestrzeń. Niech Duch Święty wykonuje w nas w ogóle pracę. Niech łaska działa też w tym obszarze. Żebyśmy czytali lepiej. Żebyśmy rozumieli bardziej. Żebyśmy bardziej byli efektywni też i czuli się bezpiecznie. Inny przykład. Psalm 24,1. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, tak? Wniosek. Ziemia i jej dobra nie należą do nas, tylko do Pana. Uzasadnienie. W Biblii tak jest napisane. I teraz przeczytam wam, a to dwa wam przeczytam przykłady. Prawda po zastosowaniu reguły kolizyjnej. Ewangelia Łukasza 15,31. Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Twoje, nie ma tu odrębności. Nie ma tu odrębności. Oraz Psalm 115,16. Niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dałem synom ludzkim. Rozumiecie? Reguła kolizyjna, która prostuje, ma usuwać niepewność. Jak, dalsze pytanie jak pod koniec, bo chcę przejść z materiałem, a jeszcze go trochę mam. Wchodzimy w pod, już jakby, ja nie chcę tego dzisiaj pokomplikować, rozumiesz? Bo zaraz, wiesz, zaczniemy budować wzory na to, możemy, bo na to są wzory w ogóle, to jest matematyczne też, nie? Robi się na to zadania. Ale ja chcę dzisiaj podwalinę położyć, wiecie. Kolejny przykład wam dam. Ewangelia Jana 8,29. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Ja na podstawie tego fragmentu tylko rozmawiałem z kilkoma osobami, które między innymi do tego argumentu się odwoływały i one mówiły, że na podstawie tego, że Syn Jezus i Bóg Ojciec to są odrębne byty. Na podstawie takich zdań, nie? Że mogą czasem zadziałać razem, ale oni mówili, że ale to zdanie między innymi uzasadnia, że to są w ogóle dwa odrębne byty. Nie? Uzasadnienie jakie? No w Biblii tak jest napisane. I teraz prawda po zastosowaniu reguły kolizyjnej. Ewangelia Jana 10,30. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. No to w zasadzie nie ma co wyjaśniać, dokładnie. Jest postawienie kropki nad i nad całym tematem, nie? Tylko trzeba się dokopać do tego. Do tego zdania też. Nie panikować wcześniej w ogóle, być skupionym w ogóle. Łaska jest nam dana. Nie musimy się spinać. Słuchajcie, bo to nie chodzi o to, że teraz trzeba studia prawnicze skończyć, żeby Biblię zacząć czytać. Nie! Jeśli taka myśl w tobie teraz powstała, to ja to rozwalam przez moc imienia Jezus. Otwórz się na działanie ducha, otwórz się na działanie łaski generalnie. Tylko otwórz się, że w ogóle, że jest ta sfera. Ona jest. I ona ma nam służyć. To nie jest po to, żeby nam intelekty spuchły. Ona ma nam służyć. Tylko my musimy być mądrzy i właściwie też do tego się zabrać, do tego podejść. I drugi, to tam kropkę nad i postawiło, no ale wypisałem sobie drugi, to wam przeczytam regułę kolizyjną. Ewangelia Jana 14,8,9. Rzekł mu Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. To jest przepis szczególny do tamtego, który powodował u ludzi niepewność. I trzecia reguła kolizyjna, lex posterior derogat legi priori. Ustawa późniejsza uchyla moc obowiązującą ustawy wcześniej, więc tu chociażby widzisz, że są zależności pomiędzy nimi. Jest to inaczej reguła chronologiczna, czyli reguła kolizyjna, zgodnie z którą prawo ustanowione później należy stosować przed prawem ustanowionym wcześniej. I teraz dam wam też dwa przykłady na to. Pierwsza Mojżeszowa 6,17. Wyobraźcie sobie człowieka, który pierwszy raz tam zaczyna czytać Biblię, tak? Dlatego też w ogóle, kurczę, potrzebne jest wsparcie w ogóle ojcowskie i duszpasterskie, żeby ludzie właśnie do takich wniosków też nie dochodzili, jak są świeżakami. Czyta, bo oto ja
Pierwsza Mojżeszowa 6,17. Bo oto ja sprowadzę potop na ziemię, aby zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w których jest dech życia. I taki człowiek jeszcze nie ma zbudowanego fundamentu i on mówi, no to Bóg sprowadza na ziemię potopy. Jak potopy, to pewnie i huragany. W ogóle, wiecie, zaczyna mu iść cała projekcja, no bo on w Biblii o tym przeczytał. Ale jak zastosujesz regułę chronologiczną, kolizyjną, to masz pierwszą Mojżeszową 9,11, kawałek dalej, i ustanawiam przymierze moje z wami, że już nigdy nie zostanie wytępione żadne ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię. Zamknięty temat. Zamknięty temat. Jakby ktoś się bał, że Bóg ześle potop. Dzisiaj na przykład na nas. Pierwsza Mojżeszowa 1,29. To też jeden takich z moich ulubionych przypadków. Chociaż nawet pomimo reguł kolizyjnych wielu oponentów nie udało mi się przekonać. Potem rzekł Bóg, oto daję wam wszelką roślinę, wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. I teraz to jest główny argument, wniosek. Bóg nie pozwala jeść mięsa. Bóg jest za tym, że człowiek ma być wegetarianinem, czy ma być weganinem, nieważne, tak, bo to roślinę nam do jedzenia. Gdzie tak jest napisane? No w Biblii jest napisane. No, jest napisane w pierwszej Mojżeszowej 1,29. A pamiętaj, całe pismo przez Pana jest zatknione, bracie Korgol. Pamiętaj, co ty tutaj mówisz, tak? To jest słowo Boga. To nie jest coś tam. To nie jest słowo Korgola, to jest słowo Boga. Pierwsza Mojżeszowa 1,29. No wiesz, ale jest też tam pierwsza Mojżeszowa 9,3. Parę kartek dalej, po zastosowaniu reguły kolizyjnej. I tam jest napisane, że wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm. Tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko. Amen. Wszystko. Wszystko, co się rusza. Amen. Nie będę szedł dalej w tej interpretacji. Wszystko, co się rusza. Wszystko, to wszystko. Zostawiamy wnioskowanie, idziemy do komunikacji. Komunikacja. I tutaj też będę chciał zrobić pewne studium przypadków. Pokażę wam pewne, najczęściej stosowane również przez nas, ale nie tylko przez nas, błędy logiczne, jeśli chodzi o komunikację. Wychodzisz na ulicę, głosisz Ewangelię i mówisz do ludzi tak, takie zdanie. Musisz narodzić się na nowo, to znaczy musisz oddać życie Jezusowi. Wiecie, jaki to jest błąd logiczny? Ignotum per ignotum. Moja żona mówi idiotum per idiotum. Nieznane przez nieznane. Ten człowiek, który cię słyszy, chodzi nam o skuteczność i o wpływ. On nie wie, co to znaczy narodzić się na nowo i on nie wie, co to znaczy oddać życie Jezusowi. Tłumaczysz mu, co ma zrobić przez coś, czego on nie rozumie. Komunikat jest chybiony. Powiedz mu, musisz narodzić się na nowo i wyjaśnij mu, co to jest językiem, który on zrozumie. Krokami, czynnościami, co on ma zrobić, jak się do tego zabrać. Albo powiedz mu, musisz oddać życie Jezusowi, jeśli wolisz tak, i wytłumacz, bo on się będzie zastanawiał. Mam się zabić, mam się tu pokroić, o co chodzi? Co to znaczy oddać życie Jezusowi? No przeciętny Kowalski, on nie ma o tym pojęcia. Jakby mi ktoś głosił kilkanaście lat temu informację, musisz oddać życie Jezusowi, no to co bym miał zrobić? Co to by miało oznaczać? No, co to jest za zwrot? A szczególnie właśnie jak są te dwa. Idiotum per idiotum. Musisz narodzić się na nowo, to znaczy musisz oddać życie Jezusowi. Przez takie informacje jesteśmy nieskuteczni. Ci ludzie nie są narodzeni z Bożego Ducha. W nich to nie pracuje. Ja staram się, jak głoszę Ewangelię, ja zawsze mówię o nowym narodzeniu, zawsze, ale ja to wyjaśniam. Wyjaśniam to tak, żeby ci ludzie zrozumieli, żeby on wiedział, co on dzisiaj ma zrobić. Co to oznacza, na czym to polega i co on dzisiaj ma zrobić. Więc to był błąd ignotum per ignotum, czy tam idiotum per idiotum. Kolejny błąd w argumentacji to błąd logiczny idem per idem, czyli to samo przez to samo. Dam wam dwa przykłady. Chrzest jest bardzo ważny, bo wynika to z zasad dotyczących chrztu. Okej. I wtedy przeważnie faceci mówią, okej, rozumiem. Ja nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego jest ważny. Powiedz mi, wyjaśnij mi to. Przekaż mi wiedzę. Nowe narodzenie jest bardzo ważne, bo chodzi o to w życiu, że musisz narodzić się na nowo. To nie jest komunikat. To nam się wydaje,
że my coś komunikujemy. To my nie komunikujemy. No to jak nie wiedział, tak nie wie. Tylko głowę ma jeszcze bardziej obciążoną. Bo to nie jest instrukcja, co on ma zrobić. To nie jest pokierowanie człowieka. To żadne wyjaśnienie, wiecie, nie? Dalej, kolejna rzecz bardzo często stosowana, kolejny błąd w dyskusji i komunikacji, to jest argumentum ad personam. Z kimś rozmawiasz? Ty, Kamil, jesteś kłótliwy, więc nie masz racji. Jesteś kłótliwy w ogóle, wiesz? Niefajny jesteś. Nie uderzam w tezę, tylko w człowieka. A? I teraz przyjrzyjcie się czasami swoim rozmowom. Przyjrzyjcie się. Łatwo się temu zwieść. Jak tak szczerze sobie popatrzymy w siebie też, łatwo się temu zwieść. Prościej jest uderzyć w człowieka, nie? Nie będziesz mi tutaj tłumaczył na temat uwielbienia, nie? Bo tam 500 zł komuś wisisz. Nie? Zakrzyczę go, nie? Jaki to on niefajny jest. To jest właśnie błąd argumentu ad personam. Ale chodzi o to, że nasze umysły często tak myślą. My musimy rozumieć, że to jakby chodzi o jakąś tam tezę, o której my rozmawiamy, a nie atakujemy człowieka. Kolejny błąd w dyskusji komunikacji to argumentum ad ignorantiam. Czyli to jest pozamerytoryczny sposób argumentowania, w którym dyskutant uznaje za dowód prawdziwości swojej tezy, tego, że jego oponent nie potrafi udowodnić tezy przeciwnej. Dam wam taki przykład namacalny tego błędu. Skoro ty nie jesteś w stanie udowodnić tego, że Hitler nie żyje, to znaczy, że on żyje. Rozumiecie? Skoro ty nie jesteś w stanie tego udowodnić, to znaczy, że on żyje. No nie. To tak nie działa, bo wracamy do czego? Do zasady onus probandi. Do zasady onus probandi wracamy. Nie? Kolejny błąd to błąd logiczny argumentum ad verecundiam. Idziesz na ulicę, spotykasz kogoś, głosisz mu Ewangelię i mówisz mu tak. Jesteś w jakimś obcym mieście i ten ktoś nie zna Artura Celańskiego. Mówisz, posłuchaj, musisz tak zrobić, bo Artur Celański tak powiedział. I teraz to tak jakby, wiesz, ty jesteś na ulicy i ktoś ci przyjdzie, po co, nie masz racji, nie, bo papież powiedział tak. A cię papież nie obchodzi, nie? Więc to cię nie przekonuje w ogóle. To nie jest argument dla ciebie. Nie dochodzi tutaj do tego, że ty przedstawiłeś jakiś argument. Nie. To jest chybiony strzał, ślepak. Chybił. Strzał na chybił. Nie? To, co wam teraz pokazuję, jeszcze parę przykładów wam dam, to, co wam teraz pokazuję, to są tak zwane sofizmaty, czyli pozornie słuszne argumenty, które w swojej istocie są jednak błędne i szkodliwe. I pokażę wam jeszcze taki sofizmat rozszerzenia, bo to często występuje w takiej komunikacji pomiędzy ludźmi. To jest bardzo, bardzo często występujący błąd w rozmowach i w sporach. Sobie taki przykład wpisałem, więc się będę jego trzymał. Stwierdzam, jestem za prawem do posiadania broni. I teraz ktoś słyszy i mówi, aha, czyli ty jesteś za zabijaniem niewinnych ludzi przez Putina. Ej, pogadaj teraz. Nie, no, ja powiedziałem, że jestem za prawem do posiadania broni. No tak, jesteś za tym, żeby zabijać niewinnych ludzi. Putin to robi, jesteś tutaj w ogóle jego poplecznikiem, nie? Nie pogadasz. Częsty błąd. Trzymamy się faktów. Tego, co zostało stwierdzone. Ja tylko powiedziałem, że jestem za prawem do posiadania broni, tak? A to jest, ten błąd polega na uwypukleniu przekazu w celu sfałszowania jego istoty. To jest jedna z takich technik w ogóle manipulacyjnych, nie? Uwypuklę, co powiedziałeś, jeszcze ci intencje wsadzę w serce. Ja znam lepiej twoje intencje niż ty sam. Nie? I w ogóle, wiesz, to taka manipulacyjna gierka. Inny przykład. Jestem za karą śmierci. Aha, czyli ty się zgadzasz na samosądy i na mordowanie ludzi. Jak ktoś ci wejdzie w drogę, to go zabijesz, tak? Wiecie, to prosta informacja, tak? Nie, jestem za karą śmierci. Reszta to twoja nadinterpretacja. Tu bardzo często jeszcze w grę wchodzą ludzkie paranoje.
Jak człowiek ma paranoję, to ten sufizmat rozszerzenia, on w ogóle staje się taki. Ktoś przekazał jedną informację, ktoś podszedł i komuś w ogóle wypionował go w jakiś sposób. Powiedział, posłuchaj, taka i taka jest tutaj prawda, jest taki błąd jest w twoim życiu. Nie? A ten w ogóle odczytał to kompletnie inaczej według tam ilości bałwanów w nim. Dalej, kolejna rzecz, którą ludzie często popełniają błąd, to jest sofizmat pośpiesznej generalizacji. To jest taki, poznałem Jana Kowalskiego tam z kościoła w Pcimiu, nie? Tam poznałem go, dziwny człowiek. Jedną osobę zna, nie? Mówi, mówię ci, oni wszyscy tam są bardzo dziwni. Na podstawie tego sofizmatu masa ludzi, którzy mnie nie znają, mówią, że jestem bardzo niefajny. Nigdy mnie nie poznali. Ale oni kogoś poznali, kogo nie polubili i oni uznali, że ja też jestem niefajny. Ja mam jakąś relację z nim, jakiś związek, więc na pewno jestem niefajny. Tak czasami jak ludzie piszą jakieś komentarze, tak mówią, ale w ogóle chciałbym ze mną herbatę wypić, w ogóle poznać, nie pogadać, spędzić ze mną 10 minut, tak w ogóle, wiesz, no, przekonaj się, jaki jestem, kurczę, no. Wiesz, a nie mi wciskasz. Ostatni, kochani, bo tak jak powiedziałem, nie będę mówił bardzo dużo tych przykładów, chcę wam dzisiaj podwaliny, to jest argumentum ad populum, czyli to jest rozmówca odwołuje się do gustów, upodobań, przesądów tłumów. Gdzie to spotykamy na przykład, nie? W telewizji mówili, że w piątek trzeba jeść rybę, to się je rybę, nie? To się takich argumentów w ogóle używa. Tak już wracając do tych reguł kolizyjnych, skoro w Biblii jest coś napisane, tak, bo w środowisku chrześcijańskim powiedzmy, to już w oderwaniu od tego, jak to jest umocowane, jak to czytać, jaką regułą kolizyjną. Te trzy zagadnienia, dowodzenie, wnioskowanie, komunikacja, to są duże tematy. To są duże tematy. One mają nam w ogóle służyć. Bardzo mi zależy na tym, żebyście się w ogóle na to też otworzyli, bo ja zacząłem rozumieć, mówię wam, to był taki mój błąd. Ja musiałem naprawdę dorosnąć trochę po nawróceniu, żeby zrozumieć, bo ja podszedłem zero-jedynkowo. Myślę, że to jest w ogóle taki normalny schemat. Człowiek ma czyste serce. Nawróciłem się, tak, przeczytałem, że wszystko, co było w moim życiu, uznaję za śmieci, więc uznaję to za śmieci i sobie tam wzrastałem. Dopiero później zacząłem rozumieć, że wiele rzeczy, które jest gdzieś tutaj funkcjonujących, tak? To są rzeczy, które zostały ukradzione, ale one są prawdziwe. I logika, tak? To jest, ona ma nam służyć. Ona ma nam pomagać. Ma odblokowywać, odkorkowywać też nasze umysły, aby ten transfer tej materii z ducha do duszy, żeby on był czysty. Żebyśmy mogli, wiecie, myśleć w sposób prawidłowy, bo to chodzi... Jakby często o tym mówimy, nie? Że jakby Bóg instruuje nas, myślcie o tym, co czyste, co prawdziwe, co sprawiedliwe, sprawiedliwe. To jest ten zakres przedmiotowy, ale jest też ten drugi zakres, czyli zakres funkcyjny, żeby myśleć w sposób prawidłowy. O tym, co prawdziwe, sprawiedliwe i czyste, ale jeszcze w sposób prawidłowy. Tak? To jest ważne. Z tym was zostawię i zachęcę was do tego, żebyście wrócili do tego poselstwa. Wrócili do tego poselstwa jako do pewnej podwaliny. Powiedziałem wam, że to jest nowy obszar, nie mówiliśmy o tym, to jest dla tych, którzy chcą się rozwijać i chcą coś z tego wyciągnąć, tak? Wróćcie, bo to was poszerzy. Amen. Amen.